Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu poznamy wykonawcę generalnego remontu auli UMK. Do trzeciego już przetargu stanęło 6 oferentów, 2 ze złożonych ofert spełnia najważniejsze kryterium. Władze uniwersytetu nie mogą bowiem na remont wydać więcej jak 10 milionów złotych, bo tyle UMK dostało od Ministerstwa Nauki. Jeżeli nie będzie odwołań jeszcze przed inauguracją nowego roku akademickiego, przekażemy aulę wykonawcy, a ten będzie mieć 300 dni na wykonanie prac, informuje rzecznik UMK Marcin Czyżniewski. Chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby z ewentualnymi opóźnieniami, których przecież nie da się wykluczyć, inauguracja roku akademickiego 2014-2015 odbyła się już w zmodernizowanej auli. Będzie po 40 latach wymieniona cała instalacja grzewcza, cała instalacja elektryczna, ale zmieni się także wystrój widowni. Nieco bardziej funkcjonalne stanie się zaplecze, ono jest niewielkie. Aula będzie też dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tymczasem zbliża się inauguracja nowego roku akademickiego. Wiadomo, że tym razem odbędzie się ona w Bydgoszczy. Inauguracja roku akademickiego 2013-2014 odbędzie się w budynku Filharmonii Pomorskiej. Fakt, że nie możemy zorganizować jak zwykle inauguracji w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zbiegł się z czekającą nas w roku 2014 10. rocznicą połączenia się Akademii Medycznej w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. I chcemy zaakcentować to, że jesteśmy jedną uczelnią, pokazać, jak duży wkład wnieśli pracownicy, naukowcy, studenci byłej Akademii Medycznej w rozwój i w pozycję Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Inauguracja roku akademickiego, jak zawsze, 1 października. Dom Harcerza zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia. Jest w czym wybierać: zespoły wokalne, taneczne, teatralne, baletowe oraz zajęcia komputerowe, robotyka, szachy, nauka gry na keyboardzie to tylko część tej bogatej oferty. Na zajęcia można zapisywać się codziennie w godzinach 15:30-18:40. Zapisy trwają do 13 września. Szczegółowe informacje na www.domharcerza.torun.pl. Trwa akcja Kupując Pomagasz, w której macie możliwość wesprzeć toruńskie schronisko dla zwierząt. Kup karmę, zarejestruj kod lub wyślij SMS i obdaruj toruńskie zwierzaki posiłkiem. Psie lub kocie przysmaki można także przynieść osobiście do toruńskiego schroniska przy ulicy Przybyszewskiego. Więcej o akcji na stronie internetowej www.kupujcpomagasz.pl. Świetlna rowerowa masa krytyczna, nocne zwiedzanie Zamku Krzyżackiego z latarkami, akcje dla najmłodszych, a przede wszystkim pokazy i instalacje świetlne na toruńskiej Starówce. Wkrótce rozpoczyna się Bella Skyway Festival. Kolegium Maximum, czeska grupa Makula, Kościół Świętego Ducha i ulubieńcy toruńskiej publiczności, węgierska grupa Limelight i niezwykle szeroka fasada Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, toruńska grupa artystyczna Tam Tam. To takie projekcje, które będą robiły chyba największe wrażenie, no ale nie zabraknie także takich instalacji, które odwołują się do wrażliwości widza, do takiego trochę innego świata. Zaprosi toruńską publiczność włoski artysta Ricci Ferrero, który na dziedzińcu ratusza staromiejskiego wyczaruje afrykański step. Będzie to 5. edycja festiwalu, w tym roku nieco później, bo we wrześniu, a nie w sierpniu. Za to projekcje będzie można oglądać dłużej, od 19:45 do północy. Bella Skyway Festival w Toruniu od 17 do 21 września. Dużo atrakcji czeka na Torunian i turystów w najbliższą sobotę. 14 września obchodzimy Europejski Dzień Dziedzictwa. Toruń wróci do średniowiecza, ale w tym pozytywnym wydaniu. Będą imprezy plenerowe z zabawami sprzed kilku wieków, turniej rycerski oraz czwarta toruńska noc muzealna. Na Zamku Krzyżackim o 11 rozpoczną się toruńskie mediewalia, czyli turnieje bojowe, łucznicze i konne. Będzie średniowieczne obozowisko, kuchnia, pokazy archeologiczne, szkoła fechtunku dla dzieci i wiele innych atrakcji. Na rynku staromiejskim w samo południe otwarcie imprezy rodzinnej pod hasłem Nie od razu Toruń zbudowano, czyli jak drzewniej w Toruniu bywało. Pojawią się krzyżacy, flisacy, rzemieślnicy, kupcy, mieszczanie i królowie, Kazimierz Jagiellończyk oraz Jan Olbracht. Nie zabraknie pokazów średniowiecznego rzemiosła, dawnych gier, na przykład rzut ciżemką do beczki, toczenie koła czy bieg w worze. Zobaczymy też pokaz ówczesnej mody, występy kuglarzy i posłuchamy dawnej muzyki. Wieczorem o 18:00 rozpocznie się toruńska noc muzealna, którą przygotowało Muzeum Okręgowe. Do wszystkich placówek i oddziałów będą bezpłatne wejścia, poza wejściem na wieżę ratuszową. Przy niektórych wystawach będzie można posłuchać prelekcji oraz zrobić sobie okoliczności
okolicznościową monetę. Za darmo będzie można zwiedzić również Muzeum Etnograficzne, wszystkie wystawy stałe i czasowe oraz park. Toruńska Noc Muzealna potrwa do godziny 22. Policjanci, żołnierze i strażacy pokażą, jak się jeździ. W najbliższą sobotę i niedzielę na torze kartingowym przy Motoarenie odbędą się Międzynarodowe Motorowe Mistrzostwa Służb Mundurowych. Będą testy sprawnościowe samochodami, gokartami, motocyklami oraz pokazy i próby sił. To już dla chętnych w symulatorze dachowania i zderzeniowym. Celem zawodów jest podnoszenie umiejętności techniki jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz integracja służb mundurowych. Otwarcie mistrzostw w sobotę o 9:30. Nad komplet publiczności zobaczy w tę niedzielę wielki finał NE Ekstraligi na Motoarenie. Unibox Toruń podejmować będzie Falubas Zielona Góra. W klubie rozpoczęła się sprzedaż biletów stojących, tym samym pierwszy finałowy mecz zobaczy grubo ponad 18 tysięcy kibiców. Wśród kibiców stojących po bilety gorąca dyskusja, jakim wynikiem zakończy się spotkanie w Toruniu, czy Unibox po raz piąty w historii sięgnie po złoto. Wielki finał w Toruniu w niedzielę o 18:45, pół godziny wcześniej próba toru, 15 minut przed rozpoczęciem oficjalna prezentacja obu drużyn.